Strzał na bramkę, gol! Tę najlepszą, jaką mieli! Grosiak, świetnie, Bilejszy! Teraz dystansu, pod poprzek, proszę! Nie ma gola! Bramkarza, teraz słupek! Efektownie tutaj Lipowski teraz będzie chyba strzelał, gol! Grosiak sam szuka tutaj pozycji do strzału, gol! Okazja na gola nad poprzeczką, a byłaby to kapitalna płyta! W drugiej edycji uzdrowiskowej Ligi Halowej wystąpi 10 zespołów. Już pierwsza kolejka pokazała, że może to być bardzo ciekawe rozdanie. Najwięcej wrażeń powinno nam dostarczyć spotkanie poprzedniego mistrza z zespołem Transway GK Auto Lux. Słupiek naciskany przez rywala, ale też poradził sobie tutaj pod presją, wyprowadził piłkę dość skutecznie i tu próba strzału, bardzo ładna interwencja, pierwsza interwencja w tym nowym sezonie bramkarza. Dobrowolski, dobre mecze w poprzednim sezonie, teraz tutaj już widać naklepkę i jest pierwsza bramka w tych rozgrywkach, ale Jazz wychodzi na prowadzenie, próbować uderzyć na bramkę. No i dobra próba, to naprawdę mogła być ładna, efektowna bramka. Do przerwy, ale Jazz, Joyson Quinn, tak jak widzimy, 1-0. Słupkami. Słupik do boku, Kak z dystansu, słupek Dobrowolski i teraz nad poprzeczką, no to może być pudło kolejki. Piłką trochę dłużej utrzymywały się przy tej piłce, teraz Fleszar świetnie wyłuskał, próbuje tu strzelać, jednak Rudzki też na posterunku, nie dał rady zatrzymać tej piłki. Jest okazja dla Aleges, słupik do boku, pusta bramka i 2-0. Dalej z boku, trzeba się skupić. Fleszar, zatrzymany Prusinowski, ale teraz okazja dla Joyson Quinn, Fleszar i broni Stanisław Rudzki, będzie rzut rożny dla Joyson Quinn, co oznacza, że za chwilę z tego stałego fragmentu gry będzie można zrobić kolejną akcję. Jeszcze jedno dobre zagranie, Rudzki tutaj, jeszcze Eichel kapitalnie, teraz znowu w odpowiedzi na te wcześniejsze interwencje Wiśniewskiego zrobił tutaj Rudzki i kontra, która daje Aleges trzeciego gola. Podcięta piłka, ładne zagranie głową, Prusinowski w boczną siatkę, za to genialna byłaby to asysta Fleszara, gdyby tu udało się Prusinowskiemu strzelić gola. No, by na czystą pozycję jeszcze walczy Prusinowski, z Pańskim odebrał piłkę tutaj świetnie, Prusinowski wielkie brawa na trybunach za tę akcję, ale też faktycznie zrobił to w bardzo udany sposób i jest czwarty gol dla Legesko. Jeszcze jedna okazja, Joyson Quinn atakuje, no, zasłużył tutaj na bramkę, no ale na razie traci gola numer 5 na przyszłą niedzielę, bo tam też podejrzewam, Joyson Quinn się nie podda, ale tu kolejne trafienie, no tym razem gola kolegom pozazdrościł Lubczyński i Eichel. Fleszar teraz nie dojdzie do tego podania, jest gołek, ma przed sobą tylko okazję do tego, by zagrać pod bramkę, tam już kolejne trafienie bramkarzowi, Eichel stanął, wybił, Forys się do tyłu, Pańskich, bramka! 10 sekund i za chwilę pierwszy mecz drugiej edycji uzdrowiskowej Ligi Halowej będzie już za nami, będziemy szykować się do kolejnego, a tutaj jest bramka numer 9, Łukasz Pański na zakończenie tego spotkania strzela po raz kolejny, a więc tak jak widzieliśmy, koniec tego meczu, wynik 9-0. Pierwszy mecz, o świetny przechwyt, no i tutaj od razu kapitalna interwencja, powolutku, teraz trzeba zbudować całą akcję od początku, Patryk Pacześny głową, Patryk Pacześny, jest okazja na strzał, gol, trzymany dobrze Łukasik, trójką wychodzi tutaj, kapitalna, świetna, wyborna wręcz interwencja, jeszcze w pierwszej, drugiej kolejce pewnie będą o tym mówić, ale jest bramka, nie ma, świetnie Sęk tam wszedł ze strzałem, szansa dla Śmigielskiej, ogrodzenia na jeden kontakt, słupek, nie ma bramki, Łukasik do tyłu, chociaż jeszcze jest gol, a więc jedna.
tak, wyrównanie. Gąsewicz, koniec pierwszej części spotkania. 1-1. Próbował oddać strzał na bramkę albo strzelić tą piłkę w pole karne, ależ teraz za to kapitalnie w bramce. Fenomenalnie wręcz obronił Krzysztof Zapałowski. No, trzeba go będzie za to pochwalić. Tutaj błąd w tym rozegraniu. Pacześny sam obok bramki. Naprawdę niewiele zabrakło, by tutaj... Łukasik strzał obok, ależ teraz doskonale za to wymyślił to tu. Teraz jeszcze Łukasik, gol! Wielkie ogrodzenia. Łukasik, doskonałe teraz zagranie obok bramki. Doskonale tam uwolnił się spod opieki. Niewiele zabrakło. Kowal... No, tam ważne jest Kowal przy piłce obok bramki. Pieńkowski, Pacześny czekał na podanie, Kowal sam próbuje strzelać. Doskonała interwencja tym razem bramkarza Adama Malowskiego. Ale tylko na chwilę jest Pieńkowski do środka, okazja, dobrze Malowski przed siebie. I jeszcze Kowal, jest okazja na to, by ten wynik stał się za chwilę okaza. Gol! A więc jednak Oskar Sierocki tutaj nie czekał, uderzył wprost do tak zwanego dużego palca i od razu ten wynik podwyższa na 3-1. Wszystkie ogrodzenie sobie radzi świetnie teraz, dobrze Pacześny, okazja jest tutaj, Sewery Śmigielski, jeszcze Kowal strzela, dobrze Malowski broni. Doświadczenie z poprzedniej edycji, mieliśmy okazję oglądać sytuację wręcz wymowne. Gol! Gol dla Śmigielskiego ogrodzenia. Czując się w ten sposób przed ewentualną stratą bramki. Koniec czasu, coraz bliżej. Koniec tego spotkania i jest koniec meczu. Pierwsza dobra interwencja Fonfary. Mruczyński do boku, teraz odegranie, piłka, ładne przyjęcie i gol, ależ teraz tutaj nieoczekiwanie wkręcił tę piłkę gdzieś między słupki. Baut uderza z dystansu, Lipowski, forma utrzymana. Ach, kapitalnie, Lipowski, jeszcze słupek, ten bramkarz naprawdę przyciąga piłkę jak magnes. Uczulenia teraz, Bałut sam, jest Lipowski raz jeszcze na posterunku. Pany strzał, jeszcze raz Boniowski, dobrze, zwolennik, ma tutaj po prawej stronie Wroczyńskiego zagranie na lewą stronę, teraz zwolennik, ajajajajaj. Sytuacją Wroczyński ponownie, dobrze, też wrócił Fenycki za tą piłką. Nie dał rady, no i Szyszka, zwolennik, no i będzie bramka! Spokojnie z linii, już delikatnie rozwiązana, Fedycki tutaj zatrzymany przez Wroczyńskiego i grają dalej Iwenio, Wroczyński do boku, jest okazja na trzeciego gola! No a to już widzimy, staje się faktem. Gdzieś też w międzyczasie dotykają obrońca. Bałut nie decyduje się na strzał w pierwszym kontakcie, ale Lipowski broni własnej bramki, on też... Tutaj znalazł Żuka, uwolnił się Żuk spod opieki, jest Adamczyk, będzie dobitka, nie dał rady! Wszystko spokojnie, ta piłka już pod nogami, Bałta, ależ okazja, Misiłajtis, Lipowski, Misiłajtis, jest gol! Szyszka, Szyszka, Lipowski, no i... Doskonale, Bałut, no takie piłki muszą cieszyć oko. Z Grosiakiem Woźniak się uwolnił spod opieki, ma obok w środku Misiak, będzie bramka, no musi być z tego bramka, ale czemu, czemu tu Misiak nie strzelał z pierwszej piłki? Pierwszej piłki Wroczyński, Misiłajtis i Lipowski. On się niespełna dwie minuty, może w końcu Adamczyk trafi do bramki. No nie, obok słupka. Lech i na końcu Krzysztof Szymańczak. Chałupka grał w zeszłym roku w drużynie Szybkie Mewy. Dzisiaj występuje Forever Football Team. Gol! Pierwsza bramka już na dzień dobry. Piotr Chałupka, dobry pomysł teraz. Filip Brzeziński i jest już podanie pod bramkę. Druga. O, jest dobra interwencja Radosława Brzezińskiego, pierwsza w tym meczu. Boku zatrzymany przez Jagodzińskiego, szansa na bramkę, jest znowu Brzeziński.
No a teraz szansa, Brzeziński pokonany i jest gol dla zrzeszonych, jeszcze wyrównany, to wszystko się może zdarzyć, brawo Radosław Brzeziński, do prowadzenia, do wyrównania, Brzeziński, teraz mamy tutaj koncert gry bramkarzy, Rzeszut, Chałupka i teraz tutaj ten strzał obok słupka. Kowalski, jak tu był bliski przechwytu. Na jeden, czyżby tu wreszcie gol? Tak jest, dobre zagranie Chałupka Brzeziński i bramka numer 3 dla Foreveru, gracze zrzeszonych. Tu świetne zagranie, doskonała interwencja Borczyka. Jeszcze jedno zagranie, no i proszę, Szymkowiak tu przed szansą wyrównania. A teraz w końcu jest bramka dla zrzeszonych. Też mi się tak wydawało na początku, ale tam Edward Chałupka bardzo chętny do tego, by rozpocząć grę. Filip Brzeziński, no, doprowadza tutaj do ponownego, bezpiecznego prowadzenia. No i proszę, jest Filip Brzeziński, dobre przyjęcie, ma tutaj Chałupkę, nie zagrał mu piłki, ale owinął tutaj sobie wokół palca Szymkowiaka i teraz Chałupkę, który tutaj szukał podaniem kogoś na drugim skrzydle. Tam nieudane i Filip Brzeziński sam świetnie tutaj uwolnił się spod opieki, brawo, brawo, bo tak podciął tę piłkę, tak delikatnie ona zawisła w powietrzu, jak jakaś zawiesina i ostatecznie ląduje w bramce. Czy do kogo może tutaj dryblować, minął jednego rywala, drugiego będzie strzelał, poprzeczka, świetna interwencja tutaj jeszcze Radosława Brzezińskiego. Zespół Forever Football Team wygrywa z Rzeszonymi 5-2. Sędzia pozwolił jednak grać dalej. Tobiasz tam miałby problemy, ale nie udało się oddać strzału na bramkę, jak Stanuszek. Podanie, Sawicki broni tutaj Bilejszys. No, Pokora wrócił, ale Pokarz nie rezygnuje i będzie bramka. Nie, Pokora tu zrobił świetną pracę. Najpierw Stanuszek, spokojnie. To Stanuszek, super gol, ale to było efektownie wykonane. I teraz trafienie numer 2. Co się zrobić, stoją w miejscu gracze Transway, trzecie trafienie Wodnickiego. Na razie jednak to wszystko widzimy, no niekoniecznie układa się dobrze dla... Teraz Krzymiński dostaje piłkę pod nogami. Teraz Jagodziński, no blisko, ale... I będzie bramka. Wejść z tą piłką Jagodziński, nie wyszło to najlepiej. Krzymiński, ponownie Krzymiński z pierwszej piłki, teraz nową, Skarbiński. Jest gol, brawo! Jagodziński, okazja na bramkę, dobrze to wykonane. Radzi Olimpijczyk, ale nie ma okazji, jest słupek, a szkoda, teraz Jagodziński nie dał rady. Bogacz, odpowiedź natychmiastowa, Bilejszy z broni. Olimpijczyka przyspieszenie, okazja do tego, by szybciutko tutaj otworzyć wynik tego meczu w drugiej części oczywiście spotkania, by ten wynik był bardziej okazały. Bilejszy, Tobiasz do środka, Bogacz, słupek i do bramki. Trochę na pamięć, ale teraz okazja, Skarbiński trafia. Przechwycona przez Olimpijczyka Stanuszek, okazja, jest odpowiedź natychmiastowa. Szybko oddać strzał na bramkę, bądź zagrać w obrębie bramki, choć teraz okazja, brawo! Świetna ta próba! I tu trzeba próbować, ta piłka wpadnie do bramki! Blisku Stanuszek, Wodnicki, bramka! Jeszcze przez chwilę, tutaj trzeba się wysilić, Wodnicki, Bilejszy, Stanuszek, nie ma gola, zabawić się chcieli tutaj gracze Olimpijczyka, tracą w odpowiedzi bramkę, kamera nie nadąża za tymi uderzeniami. Dobrze, jest szansa, Pokora, broni Tobiasz, jeszcze raz tu Pokora, nie ma gola.
a było tak blisko, choć jeszcze cały czas Transway. Dobra okazja na to, by wyrównać. Pokora, Skarbiński, nie ma tak jak uderzyć jeszcze o teraz. Broni Tobiasz. No i to jest to, co obserwowaliśmy też i w poprzedniej pierwszej części spotkania. Wtedy w słupek trafił Skarbiński. Teraz okazja, będzie Bogacz. Słupek w drugą stronę. A tu ostatnie 6 sekund. Oto komplet wyników pierwszej kolejki uzdrowiskowej Ligi Halowej. Ciekawe, bardzo ciekawe spotkania Śmigielskie Ogrodzenia Forfan Wałbrzych. Dużo się działo, tak jak widzieliśmy w meczu Transway GK Autolux Olimpijczyk Wałbrzych. Sporo bramek w pozostałych spotkaniach. A to tabela po pierwszej kolejce. Talerzes, Olimpijczyk Wałbrzych, Forever Football Team, Invenio i Śmigielskie Ogrodzenia z kompletem punktów. Jeszcze trzy najładniejsze bramki według nas. Filip Brzeziński, Mateusz Wroczyński i Alan Dobrowolski. I Filip Brzeziński sam świetnie tutaj uwolnił się spod opieki. Brawo, brawo, bo tak podciął tę piłkę, tak delikatnie ona zawisła w powietrzu, jak jakaś zawiesina. I ostatecznie ląduje w bramce Wroczyński. Do boku, teraz odegranie, piłka, ładne przyjęcie i gol! Ależ teraz tutaj nieoczekiwanie wkręcił tę piłkę gdzieś między słupki. Dobre mecze w poprzednim sezonie, teraz tutaj już widać naklepkę i jest pierwsza bramka w tych rozgrywkach, ale Jazz. Na koniec jeszcze top 5, uzdrowiskowa Liga Halowa, pierwsza kolejka według nas, to ci panowie zasłużyli na wyróżnienie. Gratulujemy!